środę ta ścieżka, o której śpiewa porymiański ród, prowadziła na Górę Potaczkową. Pod opieką Mirosława Sipaka, przewodnika Beskidzkiego, w 90 minut pokonała czarny szlak, aby dotrzeć do celu wędrówki. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich, którzy weszliście na Potaczkową, aby tutaj to przepiękne święto Wniebowzięcia Matki Najświętszej. Na szczycie Potaczkowej mszę świętą dla uczestników spotkania odprawił ksiądz Zdzisław Balon z sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach. Poświęcił on bukiety z ziół, kwiatów i owoców przygotowanych przez wędrowców. Dla księdza to taki sentymentalny powrót na zagórzańską ziemię. No tak, bo byłem tutaj proboszczem w Ruszanie przez 5 lat, więc zawsze z wielką radością wracam tutaj na Zagórze, bo to piękna ziemia, piękni ludzie. Jak ksiądz ocenia dzisiejsze spotkanie na Potaczkowie? No wspaniałe spotkanie. Nie spodziewałem się, że aż tylu ludzi przy takim porannym deszczu przyjdzie tutaj, żeby we mszy świętej uczestniczyć. Wszystkie bukiety brały udział w konkursie. Gdzie nazbierałaś te zioła, piękne kwiatki? W domu, w ogrodzie, jak szliśmy do góry. Na górę. Razem z moją mamą zbieraliśmy tam po drodze, w trasie. A wiesz jak się te kwiatki nazywają? No nie do końca wiem. Wiem tylko, że to jest jarzębina, a tu paproć. Jury zdecydował wybrać ten nie tylko najładniejszy, ale musiał w sobie zawierać runo leśne, przede wszystkim zboża, jako symbol chleba i tego, co człowiekowi jest do życia niezbędne. Kwiaty, owoce, te wszystkie elementy powinny się po każdym bukiecie nagrodzonym znaleźć. Na wszystkie składniki, i zioła, i kwiaty, i owoce. Jak widać, nawet orzechów laskowych ani jeżyn też nie brakło, są z tej strony. Wroty czy oczywiście zboża. Z najdalszego zakątka Polski na Potaczkową dotarły ze swoją mamą Maja i Mikołaj Porowcy z Bydgoszczy. Jak się pani tutaj czuje razem z dziećmi? No ja wspaniale powiem, że słyszę kapelę góralską i łzy mi same napływają kąciki. Tak. Jillian Walker do tej wędrówki namówiła jej koleżanka. Wygrała ona kategorię uczestnika z najdalszego zakątka świata. Ja nazywam się Kasia Zelek i przyjechałam dzisiaj tutaj z koleżanką ze Szkocji na krótki urlop i zostałyśmy zachęcone, żeby odkryć Beskid Wyspowy. Jak panie się czują na Górze Potaczkowej? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieplutko, fajnie jest. Tak, pyszne było jedzenie, super, po prostu msza, wszystko. The scenery is very pretty. We've had a good time trying the foods, listening to the music. Nagrody dla wszystkich wyróżnionych w akcyjnych konkursach wręczała Anna Liberda, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niedźwiedź oraz Stanisław Burnus, prezes oddziału Związku Podhalan w Niedźwiedziu. Do naszej gminy warto przyjechać ze względu na wspaniały krajobraz, bazę turystyczną, która znajduje się na naszym terenie, szczególnie Koninki, gdzie mają i Wydział Narciarski i odpowiednio zorganizowane szlaki turystyczne. 19 sierpnia na odkrywanie łyżki zaprasza gmina Łukowica. Tym razem turyści będą wędrowali z centrum Przyszowej. Józef Budacz, TV28.